Karajan must be close. We still need to locate him. Hej, cześć, siemaneczko, córeczko wam wszystkim, ja jestem Reksio, to jest trzeci odcinek z Mark of the Ninja i nagrywam już go po raz trzeci. Musimy infiltrować wieżę komunikacji, coś takiego. Okej, okay. Nagrywam już ten odcinek po raz trzeci, dlatego że wczoraj zacząłem się na jeden pieprzonym momencie i robiłem go chyba z około 15 minut i stwierdziłem, że... Znaczy i go końcem końców nie zrobiłem, dlatego stwierdziłem, że dupa. Nie dzisiaj. Czekajcie. Jak tutaj się panowie będą poruszać? Już troszeczkę mam wrażenie bardziej ogarniam. Undetected, no ale... Dobra. Wstałem te 200 punktów. Subcio. Ja mam pytanie, czy ja go teraz mogę jakoś zabić? Jakoś tak ładnie, zgrabnie i przyjemnie? Czy nie mogę? Dobra, schowamy się na chwilę za tym i jak on tutaj zacznie wracać, to wtedy do niego podejdziemy. Czekajcie. Hop. Dobra, w dobrą stronę ruszyłem tym mieczykiem. Jest git. To teraz pytanie, jak tutaj tego kolegę kochanego udupić, tak? Bo on mnie nie słyszy, kompletnie. Nad nim nie przeskoczę. Nie ma tutaj gdzieś żadnego haka? No nie ma. Nie ma. Ku. Shit. Nie o to chodziło. Bo mam w prawym górnym rogu napisane, że Q to jest item. Ja myślałem, że coś mi się zmieni. A tu jednak nie. Mogę się złapać, mogę zaatakować, ale ja bym chciał... Nie no. Nie można to... Ja bym chciał jakąś uwagę jego przy... No. Przytentegować. Dobra, mogę w niego rzucić. W sumie nie widzę innego... Innej roboty. No sorry, ale naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić. Dlatego go po prostu na zwyczajnym świecie będzie trzeba zabić sposobami normalnymi. Bo żeby prawie powiedzieć, że naturalnymi. Oho, tam mamy Dogiego. Już widzę. Widzicie te takie, ten taki fioletowy obłok, tą falę jakby? To jest węch naszego Dogiego. Nie, tam nigdzie nie mam wejść, tak? Czy mam gdzieś tam wejść i nie widzę? Nie, nigdzie. Hop, dobra. Steer clear of the dogs. They can sniff you out even in the darkness. No właśnie, mogą nas wyczuć nawet w ciemnościach. Dlatego trzeba poczekać, aż psiak podejdzie tutaj znowu. I niestety trzeba go będzie zabić. Nie chciałbym na niego zeskakiwać. Nie. Do góry. Nie ma mnie tu. Dobra. Nie no, nie, ja sobie chyba robicie, dobra. Najwyżej dam się zabić. No, już szybko. Orzesz ty jeden wredny. No i mnie zabił piek. No wiem, że mnie mogą wyczuć nawet w ciemnościach, ale ja nie chciałem na niego zeskakiwać, ja chciałem za niego zeskoczyć, no kurde. Jak ja tego nie cierpię, jak czasem coś zrobię... dobra, w dobrą stronę. Pan się będzie ruszał, czy do pana mogę podejść? I ciach, dobra. Dobra, ta akcja była ładnie, dużo ładniej zrobiona, tak. Nie. Włażysz tutaj. O, dziękuję. Przy okazji, zamierzam w ten weekend nagrać już... Cały Mark of the Ninja. Nim go wrzucę, żeby potem nie było czegoś takiego jak z Assassinem, że wrzuciłem jeden odcinek, a potem mi się nie chciało już grać. Znaczy tak naprawdę ja mam z Assassina nagrane odcinków 10, tylko że... ja wiem, że już w niego nie będę grał, więc nie ma po co jeszcze raz rozpoczynać serii. Łapiecie, nie? Widzicie, rozumicie. W tę stronę? Okej. Okay. Tutaj trzeba było go koniecznie po cichu zabić, bo inaczej psiak by się obudził. Mamy przeskoczyć za psiaka, jak mam rozumieć, tak? Okej. A co to daje? Że tak to jest światło?
Możemy się tu schować, tak? Tak, możemy się tu schować. To dobrze. Okej, okay, dobra, udało się. Sorki, że się teraz nie odzywają, ale zastanawiałem się, czy to w ogóle wyjdzie. Dobra, okej. Okay. Dobrą stronę. Leap of fate. Ładnie. Bardzo ładnie, dostatecznie. Okej, okay, jestem już w miarę chyba daleko. Mogę tak, mogę tutaj zejść. Okej, okay, tu mnie widać. Ja to rozumiem. Rozumiem, szanuję to, tak? Ale gdzie mam tutaj zejść? Jakiegoś ciekawego miejsca? A, tak, 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 tak! Mamy tutaj ten artefakt jakiś. Dobra. Powiem wam, że idzie mi to tym razem dużo, dużo, dużo szybciej niż wcześniej. Co ja mogę tu zrobić? No jedyne, co mogę zrobić... Nie, nie, jak? How? Jak, ale ja się nie dałem wykryć. They're locking the doors. Try to pick the lock. Okej, dobra, czyli miałem w tę stronę iść. No tak, na dach. Tu nikogo nie ma, nie. Dobra, tap, żeby zobaczyć, gdzie mamy iść. Tutaj, czyli cały czas na dach. Meet up with Aura. Dobra, musimy się spotkać z Aurą na dachu. Kolega zejdzie tutaj na dół, czy będzie szedł do góry? Zejdzie tutaj na dół. To będą twoje ostatnie schodzenie po schodach. Nie, no dobra, może jednak nie. Przez przypadek go zrobiłem, chciałem go zabić. Co to jest? Aha, cutscenka, czyli pewnie też Saving Breivik. A co tu takiego? Flara. Znaczy, ja rozumiem, że Flara... Ja rozumiem, że Flara jest taka... No, świeci, ale czy ona nie powinna czasem spaść na ziemię? Czekajcie, czy on się tak będzie stał? Nie, ale można go... Pamiętam, że można go zabić. Ciach. No właśnie. Że jemu nie można się tylko dać zauważyć. Ale to poza tym jest wszystko dobrze. Tu chodzi jeszcze jeden pan, dlatego tego jeszcze nie zabijemy. Ale postaramy się przedostać za niego. Dobra. Ciach, ciach. Okej, okay, po cichu. Ale teraz trzeba jeszcze się cofnąć, żeby go gdzieś tutaj dać. Ciach. Ciach. Poczekaj, aż ten gdzieś tutaj podejdzie. I odwrócicie. Ciekaw jestem, czy on ma na tyle... Nie, nie ma. Zastanawiam się, czy on ma na tyle mądrą sztuczną inteligencję, żeby się zorientować, że jego kompana nie ma. Że gdzieś zniknął. Ale widzę, że nie. Silent Assassino! Poczekamy tutaj na ciebie, misiu pysiu. I teraz ciach. Aha, dobra. Powiem wam, że już coraz lepiej mi idzie. Coraz lepiej. Dobra, bo nie wiedziałem, gdzie położyć to ciało, ale widzę, że wszędzie ono będzie widoczne. Dlatego pójdziemy tutaj. Czy jest sens ciebie zabijać? W sumie to nie. Albo dobra, to dostanę te punkciaszki. Okej, okay. Punkciaszki się... Nie w tej stronę. O, właśnie. Punkciaszki się zawsze przydadzą, nie? Tak mi się wydaje. Kruki, które strasznie dużo hałasu narobiły. A co to daje? More stealth skills, abilities, equipment and upgrades can now be unlocked with punkciaszki. Earn more punkciaszki by finishing level, levels, completing seals and finding scrolls. More upgrades will become available upon completing future levels. Okej. Okay. Done. To jest. Tutaj możemy sobie coś wykupić. Mamy ich zero i możemy, nie możemy wykupić nic. Chyba to zrobiłem w ostatnim odcinku i po prostu mi się zapisało, że już to mam.
No i tutaj mamy techniki, tutaj mamy itemki takie jak ten na przykład harpun, który możemy się gdzieś zawieszać, a tutaj mamy itemki do atakowania. Rozumiecie? Widzicie, rozumicie, nie? No dobra. Jest, jestem pewny, że chcę porzucić to miejsce. Dan. Do góry nigdzie tutaj nie mogę? Nie mogę. I nawet tutaj mam tu się dostać. O dziwo. Myślałem, że jestem sprytny i coś znalazłem ciekawego. Dobra, jest saving break, to dobrze. Nie jestem pewien, czy to... Nie, jeszcze nie tutaj. Karajan. Zastanawiałem się, czy to tutaj czasem już się zawiesiłem, czy nie. Okej, czy tutaj ktoś jest? Dobra, ewidentnie nie. Czekaj, kolego, gdzie pójdziesz? Na dół czy do góry? Na dół. No, nie! Dobra. Cały czas zapominam, znaczy cały czas, czasem zapominam o światłach. Nie. Nie w tę stronę. Dobra, jeszcze raz. Ej no, dlaczego go? Ej, stanąłem za nim, pokazała się ta myszka taka i nie mogłem go uderzyć. Znaczy mogłem go właśnie uderzyć, nie mogłem go zabić. Czemu? I w tę stronę, dobra. Okej, teraz już ogarnąłem. Shit. Ktoś tutaj łazi gdzieś. Dobra, trzeba poczekać, jeszcze światło wróci w tę drugą stronę, żeby mnie tutaj nikt znowu nie zauważył. O, teraz. Ciak, w tę stronę, okej. Dobra. Nie do końca to chodziło. No nie chciałem tego takiego, dobra, już go. Okej, dobra. Ale w sumie nie wyszło to źle, bo teraz go zabijemy. Ciach. Dobra. Przynajmniej jego uwagę odwróciliśmy. I już nie jesteśmy poszukiwani. No patrzcie, jak to... To wszystko było zapracowane. To był sam skill. Patrzcie. Śpi biedaczyna. Chyba będzie trzeba cię zabić. Dziuk. Dobra. Mhm. Czyli z tego co pamiętam, mamy iść tutaj na górę. No dokładnie. Okej, dobra, tylko coś tego światła nie zniszczy, więc trzeba zrobić tak. Mamy się dostać tędy, więc w momencie, kiedy to światło po prostu będzie tam przy tym strażniku, to na przykład tak jak teraz, to hop, trzeba wejść tutaj. Dobra, tak. Teraz na tej linii się spuszczamy i trzeba rozwalić tę kontrolkę, tak? Tak, okej. Teraz można zrobić tak. Dobra. Building 6. That's it. If we get our hands on the tracking device, it'll lead us straight to Karajan. No spoko. Dobra. To idziemy dalej. Ty już tego strażnika mamy z głowy, czyli tak byśmy go musieli. A nie, to jest ten co spał. To nie ten co tam siedział gdzieś sobie. Shit. Dobra, teraz chcę... Nie idź tu. Ciach, tu. Dobra, nie, to jego się tutaj chyba nie dosięga. Czekajcie, podejdziemy tutaj bliżej i może się zacznie cofać, hop. No czemu go nie mogłem za ten? Znowu go zabić nie mogłem, co jest? No chodź tu. No, ej! No, dobra. Przynajmniej tyle, w sumie nic się nie stało. Takiego strasznego. Dobra. No już, undetected chce być. Nothing is move on. Okej, dobra.
Sniff, sniff tutaj jest, dogi. Czy ten dogi ma to tak na tyle duże, że jest w stanie, tak, jest w stanie mnie wyczuć, jak jestem nad nim. Dobra, okej, okay, okej, okay, udało się, udało się. Dobra, to teraz trzeba przeskoczyć w tym świetle złym naszym tutaj i zabić, o, jego. Bo i tak te kruki poleciały, więc w sumie musiałbym go zabić, bo inaczej by został zaalarmowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, okej. Okay. Siup. Building 6. One of our scouts left behind some equipment. Dobra. O! Bomby dymne. To dziękuję. Wiem, domyślam się. O! Czyli możemy tymi bombami, oprócz tego, że ukrywać się przed przeciwnikami, to jeszcze deaktywować lasery. Okidoki. Nie. Słuchaj, ziomek, panie ninja. Uznajmy, że to jest Marek, tak? Mariusz, o, Tinkiewicz. Słuchaj, Mariusz. Jak ja ci skaczę, jak ja naciskam W i spację, to chcę, żeby skakał do góry, a nie w lewo na bok, albo w prawo na bok. Teraz musimy użyć tego, więc... Tak. O, pięknie, zgrabnie, ładnie, cudownie. O, i od tego momentu zaczynały się problemy. Nie potrafiłem... Za cholerę. Dobra, musimy go za nim podążać. To jest po pierwsze największy ból, że nie mogę go zabić, tylko muszę za nim iść, a on idzie tak wolno w swoim tempie, że jest gdzieś, to tutaj jest. To jest strażnik, który wychodzi przed nim, bo to już pamiętam. I to jest on. Tutaj. No, Jezus Maria, nie chciałem tego zrobić, ale dobra, jak już to zrobiłem, to ujdzie. Okej. Okay. Trzeba przeskoczyć. No i dobra, jeden tutaj gdzieś zostanie. Zdaję sobie z tego sprawę. A drugi nie. Ale czy jest sens... Bomb dymnych mamy tylko dwie, więc nie wiem, czy jest sens zrobienia czegoś takiego. Tego go po prostu tutaj zabijemy. Okej. Okay. Walkie-dokie. On tutaj gdzieś za chwilę przyjdzie, bo on coś tam robi. O właśnie, mamy już tego taki znacznik. On jest tutaj. Zawsze idzie jako drugi, nigdy nie idzie jako pierwszy. Z tego co pamiętam. O Jezus, nie. No właśnie. Też idzie jako drugi. Tych strażników tutaj póki co nie ma sensu zabijać. On co będzie szedł, to będzie zabierał ze sobą, z tego co pamiętam, nowego. I gdzieś tam dalej zniknie. I tam pojawił, nie wiem czy to jest Bóg, czy co, ale ja to miałem straszny problem z rozwiązaniem jednego. Jednej rzeczy. W sumie myślałem, że mnie szlak trafi. Naprawdę, to tak denerwujące było. Bo nie dało się tego wykonać. Zanieś siecie. Chyba kolego, ty już tutaj idź. Idź sobie na górę. Ja się przejdę za tobą. Teraz musimy polokpikować, czyli... No, pootwieraj zamki. Dobra, szybko, zanim nas szniff wykryje. I po pierwsze, nie mam pojęcia co robi ta... ta. Bo jest i tak zawsze zamknięte. No dobra. A może by mi to coś pomogło? W takim wypadku mi nie pomoże. Ale za to mogę zrobić tak. Ciach. Okej. Okay. I tu jest wszystko git. Tak? The tracking device is in that office, but it's heavily guarded. We'll have to find another way around. No okej, okay. ja rozumiem. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tylko ja bym chciał tutaj przejść. Widzicie, tutaj na dół. A nie mogę. Gra mi nie pozwala. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. Nie mam zielonego pojęcia jak, dlaczego, po co i tym podobne. Dlatego wiecie co? Ostatnio próbowałem za wszelką cenę się tędy tak dostać. A teraz spróbuję tędy wyjść. I pójść jakoś, nie wiem, tędy? Tutaj górą? No, musi się jakoś dać. Jezus Maria. Jeśli tak obraz ruszył, to się bałem, że coś zepsułem. Nie. O, nie szalej tak, obrazie. Nie, tutaj nie ma co zrobić, no autentycznie, nie mam pojęcia co tutaj zrobić.
Jeszcze raz tu machnę. No nie, nie, to nie ma sensu. Tutaj mogę otworzyć, ale to też nie ma sensu zbytniego. Tutaj latają, lata dwóch ich, tak? To ja to widzę. Czekajcie, no bo może ich zabiję po prostu i tyle. Może spróbuję ich zabić. I tyle. To tak, na początek wypadałoby, jak się piesek obróci, zabić tego w dobrą stronę. Dobra, przesunąć ciebie tutaj. I dobra, i w dobrą stronę jeszcze, okej. Uderzyć psa? Nie, nie, nie. Dobra, w razie gdyby nas wykryli, to teraz już mamy szansę jakiekolwiek na wygraną walkę, tak? Łapiecie, widzicie, rozumiecie. Czy tutaj mogę otworzyć drzwi? Mogę. I on tego nie zauważy. Mogę stanąć chyba tutaj, czy spróbować go udupić. Ale pytanie, czy wtedy... Dobra, inaczej to zrobimy. Najpierw zniszczymy... Nie, nie, nie o to chodzi, nie o to chodzi. Jak zmieniać... Nie, 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 w tę stronę! No szkuźwo, moć! No, strzelaj sobie. Ja no i znowu trzeba pewnie ich gonić, tak? No oczywiście, że tak. Ciach. Jeszcze mamy tylko jedną bombę. Na dodatek. No, tak to dobrze rozumiem, czy źle to rozumiem? Źle to rozumiem, nie trzeba było jej używać jeszcze. No. Dobra, ale... Ja chcę teraz iść w sterowanie. Options, kontrolki i chciałbym zmienić item jakiś. Chciałbym użyć select item. Dobra, czyli... O właśnie. Strzałki, bo są lepsze. Są znacznie lepsze, więc będę ich używał. A czy mi przynajmniej się bardziej podobają. Są, wiecie, lepsze, no. Widzicie, rozumicie, nie? O Boże Święty! Och, nie cierpię przechodzić tego fragmentu. Dobra, tutaj kolega wychodzi tam na górę, tak, tak, to już znamy. Jakby nie mogło się wszystko zacząć od tego momentu, nie? Było tak dużo prostsze. Okej. Okay. Teraz szybko trzeba lockpicking odwalić. I okej, okay, i okej, okay, i okej, okay, bo nas za chwilę szlifuje. No okej, okay, teraz ta sama akcja co ostatnio. W dobrą stronę, okej, okay, bardzo ładnie, pięknie, dostatecznie. Okej. Okay. Teraz trzeba podejść za piesa. W tę stronę. Okej, okay, get closer, get closer. Dobra, dobra, dobra. Tutaj musimy podejść, żeby to wszystko zobaczyć. Sobie pięknie, ładnie. No, rozumiem. Okej, okay, ja rozumiem. Okej, okay, ja wiem, że mam się tam dostać. Ja wiem, że... Aha, tędy i tak bym się nie mógł. No dobra, czyli... Jedyną opcją jest dostanie się tędy, bo tutaj też nie pójdę. No dobra. Widzicie, rozumiecie, jest to do zrobienia. Trzeba gościa przenieść tutaj. Czy mogę go na przykład schować? Nie mogę. Ale mogę go tutaj postawić. A mogę. Czyli tego psiaka w takim razie też mogę. Dobra. Body hidden razy dwa. Tutaj w takim razie tu i tu mogę poniszczyć światełka. Okej. Okay. Teraz mogę polockpikować to. Dobra, oni sobie tutaj puszczą te flary, ale w sumie to nic im one nie dadzą na dłuższą metę. Okej, okay, oni się tutaj będą tak rozglądać i tym podobne. Boga, mnie chodźcie we dwójkę. Dobrze, 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 bardzo ładnie, dostatecznie. W dobrą stronę, okej. Okay.
Teraz trzeba przesunąć się tu i tu. No i teraz tego jakoś będzie trzeba zabić. No z tym już może być mały problem. Możemy mu... No czekajcie, jakby to tutaj zrobić? Czekajcie, zrobimy tak. Albo nie, bo on wtedy zasieci sobie to światło znowu swoje. Jest, udało się! W złą stronę, no dobra. Imperfect kill, niech będzie. Ale co, nie otworzysz jeszcze tych drzwi teraz. Dobra, no tutaj pamiętają, że... Czy otworzysz? It's clear. No właśnie, nie otworzy. No tak będzie teraz łaził, nie? No okej, okay, ja to jestem w stanie to zrozumieć, tak? Jest dobrze. Tego nie otworzę, tak? No nie. Nie otworzę, ale za to zaalarmowałem tego, no jestem genialny. Bo tutaj i tak chyba... Jezus Maria, mogłem tutaj cały czas zejść. Jestem po prostu tępym gnojem i tyle. Okej, okay, dobra, rozumiem. Jezus Maria, jestem tak głupi, że to po prostu aż boli głowa normalnych ludzi, no naprawdę. Nie, ja to mówię zupełnie poważnie. Zamykamy te drzwi przy okazji. Tak jakby ktoś chciał tutaj kogoś szukać. Co prawda ciał żadnych nie ma, ale jednak. Jezus Maria, ja się z tym wczoraj godzinę chyba męczyłem. O, mamy plus jedną smoke bombę. To git. Dobra, to już wiadomo, z której strony podchodzimy, bo on się z tego co widzę nie rusza, ale jest szniw gdzieś tutaj, tak? Jest szniw? Nie ma szniwa, ale... Dobra. No dobra, okej. Okay. Przyszło dwóch. To nie jest... To wcale nie polepsza mojej sytuacji. Może jeden wróci do drugiego? No właśnie, strata czasu, dokładnie. No dokładnie, no ziomek, no masz rację w 100%. Dobra, w tę stronę, okej. No przecież mnie nie widzi mnie. Ale dobra, jest saving. Na szczęście zaczynamy od tego momentu, dlatego nie ma problemu, tak? Wszystko jest do zrobienia. Tak. Hold on, did you hear something? No, podejdź tutaj. W tę stronę, okej. To teraz trzeba sobie przenieść tego tutaj. Okidoki i zostawić go tak. Nie. Zobaczyć, kogo my tutaj mamy, okej. I w tę stronę. Subcio. Szedł. Podejdziesz tutaj? Tak, podejdziesz tutaj. No ale przecież mnie nikt nie widzi. Dobra, jest tutaj, cały czas jest tutaj. Dobra, to był pies, okej. Okay, to już... totalnie do dupy sytuacja. Nie. To jest w dobrą stronę i teraz okej. No, obróć się. W dobrą stronę, okej. No i git. Jakoś to wyszło, tak? Jakoś, jako tako. Idziemy dalej. Wymordowaliśmy każdego, kto tu mógł być. O, wyłączyliśmy światła. Jakby tam nie mogło być po prostu takiego prostego wyłącznika, nie? Tu nie ma nic? Jest. Okej. No i git. I mamy to już otwarte, jak mam rozumieć. No tak jest. Dobra, i tutaj mamy mały problem, bo trzeba będzie rzucić smog bombę, nie? Znaczy, dokąd dolatują te lasery? Dobra, dotąd. Czyli będzie trzeba rzucić gdzieś... Walkie-dokie. Smokę bombę.
teraz akcja musi być wypracowana genialnie. No dobra, jedno mam z głowy. A teraz ta genialnie wypracowana akcja musi się też powieść po drugiej stronie. No! Ale to jest niesprawiedliwe! No dobra, to ten jeszcze raz będzie trzeba zniszczyć. Aha, tak, jeszcze mogłem zrobić. No dobra, okej, to jestem po prostu głupi i nie pomyślałem, tak? Ale to się zdarza, tak? Zdarza się. Shit happened. Jak ja mam to zrobić tutaj? Nie. Mogę zjechać na tej lince dostatecznie nisko, żeby wyłączyć światło, tak? Nie światło. Wszystkie lasery. Dobra, jeszcze się wejdziemy tutaj. Na drugą stronę przejdziemy. Tu jest chyba to samo, tak? Czy też już wyłączyłem? Now, you can just kill him and take the device. Dobra, or, czyli... if you're feeling merciful, steal it from him. Nie, gdzie? Dobra, to... Okej, to jednak trzeba było... Run for your life! Dobra, tylko w drugą stronę. Tam, czyli wracanie się jest nieopłacalne. Shit! Prawie mnie zobaczyli. Ciach. Tam jest... Okej, dobra, to tam... Jak to mnie zauważyli? Nie widzieli mnie przecież. Jezu Maria, ile ich tutaj jest? Tutaj są, nie? Trzech jest. Jezu Maria, ile ich tutaj jest? To, nie. Jeszcze te dźwięki, Aha! Czy dam radę się tak po prostu tutaj przekraść? Dobra. Okej, to w sumie jest proste całkiem. Undetected, ale... Tutaj są te. Mogę to nacisnąć. Nie, to mi się nie opłaca, więc muszę... W dobrą stronę? Okej, i tego pieska będzie trzeba z osobami naturalnymi kupić. Okej, gdzie jest ten pies? Okej. Spoko, ujdzie. Walkie-dokie. A nie, można wyjść. Czekajcie, jak będzie lepiej? No. Nie, czyli trzeba się wrócić tak tutaj, tak? Mam rozumieć? Nie. Jak ja to mam zrobić? Nie mogę. No jak? Halo? Bo... Dołem tego nie zrobię. No dobra, przynajmniej sobie odblokowałem wejście na górę, tak? Czyli mogę tutaj... wejść sobie. I się wspinać. Okej, chyba o to chodziło po prostu. Nie ma tu nigdzie nic kompletnie? Nie. Dobra, to wiem, gdzie się muszę schować. No. O, uff. Okej, dobra, idzie i jakoś idzie. Okej, dobra. Udało nam się przejść. Przez co? Czekajcie, bo do mnie ktoś na Skype'ie dzwoni. To za chwilę wracamy.
Dobra, jesteśmy z powrotem. Niestety miałem telefon na Skype'ie, który musiałem bardzo szybko odebrać i powiedzieć, że nie mam czasu na żadne głupie rozmowy. Hop. Okej, dobra. No okidoki, teraz sobie zjedziemy na tej linie, żeby zobaczyć, czy tutaj dalej czegoś nie ma nieprzyjaznego dla człowieka. Okej, dobra, mamy wszystko. Ale to już chyba tutaj nie trzeba iść, nie? No ja mam nadzieję. Ciach. Można dojść tutaj. On teraz chyba nie wącha nawet, ten psiak. Czyli gdzie mamy w ogóle iść? Daleko nie, już blisko jest w sumie. Czekajcie, ja muszę jeszcze jedną rzecz zrobić. Muszę tutaj dać siach. Dobra, przygłosić sobie telefon. Nie. Bo niech ten psiak wróci, to go udupię. Ładnie mówiąc. Tak, teraz. No nie, no kuźwa! No czy ten pieprzony debil zawsze musi wyskoczyć na co? Na kogoś? No, ej! No ja pierdzielę. No i znowu to... ciach. I tak, i teraz tędy górą. No ale jak chce się tutaj dostać? Idzie ten psiak, tak, idź, spokojnie. Nie ma problemu. Tylko że oczywiście światło jest kurwa idealnie. No już mi tu wraca, już. No. No, ja pierdzielę, co jest z tym psem nie tak? Bo na pewno zaraz oni na mnie spojrzą. No, dlaczego go nie mogłem, ja pierdolę, zaatakować? No, teraz go nie mogę dobić, no tak, genialnie ty tempa gro. No. Dobra, spierdzielę mi stamtąd. Jak się za chwilę wkurzę, to no, to koniec będzie z nagrywaniem na YouTube. Dobra, jestem w domu. Uff. Good work. Jezus Maria, ile tego było. Dup. No dobra. Czyli, moi kochani, i to jest tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o subskrypcjach, czekajcie na następny odcinek z Bark of the Ninja. I to na razie tyle. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach, to ja jestem Ryksiu, to było Mark of the Ninja i hej, cześć, papa. Adios, my friend.